O, dziś w programie Chojecki powiedział, że pan się sprzedał, bo nie ma pan Jezusa w sercu. Jak pan odbiera te słowa? No, powiem tak, ripostują. No, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Widać, że to towarzystwo idzie dokładnie śladem działaczy Ruchu Narodowego, którzy też mi zarzucają, że się sprzedałem. No, ja zapytam po raz kolejny, czy to ja Ruch Narodowy sprzedałem Kukizowi? Nie. Więc proszę się tutaj nie czepiać i pytam, komu ja się sprzedałem? Przecież ja nie przypominam sobie, żebym przez ostatnie miesiące reprezentował jakąś konkurencyjny projekt wobec Idź Pod Prąd. Jeżeli pan Chojecki uważa, że jak ktoś się z nim nie zgadza, to jest zdrajcą, to ja mu odpowiem, że jeżeli ma takie podejście do innych ludzi, to znaczy, że ma poważne zaburzenia psychiczne i powinien pójść do doktora od głowy. Albo może do doktora od nóg, bo na głowę może być za późno. Widzę, że jego już to zapętlenie się w swojej nienawiści do wszystkich i do wszystkiego prowadzi go na manowce, bo jeżeli ktoś z jednej strony przedstawia się jako człowiek, który naucza pisma i takie głupoty gada o bliźnich swoich, to powiedzmy prowadzi akcję dechrystianizacyjną, bo każdy normalny człowiek, kto słucha takich idiotyzmów, to powiedzmy sobie ma dużą rezerwę już do Pisma Świętego i do religii. W ogóle. Ja bym chciał wiedzieć, jakie ma pan Chojecki dowody na to, że się komukolwiek sprzedałem, bo ja mam wrażenie, że to postawienie flagi izraelskiej w redakcji Idź Pod Prąd to już jest jeden most za daleko. No ale ja nie będę, że tak powiem, się czepiał. Nie wiem, nie widziałem. Tak mi się tylko powiedziało. Ale mówię, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Z drugiej strony też przyznał się dzisiaj pan Chojecki w programie, że sprawa partii to była taka no co najmniej drugorzędna i miał ją, mówiąc krótko, w nosie. Także sam się przyznał, że to nie traktował tego projektu poważnie, czyli to taka była zupełna lipa. No i oczywiście obciążył mecenasa Turczyna odpowiedzialnością za niedopilnowanie formalności. On niewinny. Jak zwykle, córki tam ma są do brudnej roboty i ma ludzi do wyciągania kartofli z ogniska. Idź Pod Prąd dziś napisało na czacie: Marian, nas nie obchodzi, niech sobie bredzi dalej, proszę o komentarz. No to po co mi zawracacie dupę? Czy ja was ruszam? No po co mi zawracacie cztery litery? Człowiek sobie siedzi, rozmawia z ludźmi, herbatkę pije, tam cała redakcja, ba, 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 ba. Pastor włosy rwie z głowy, jak to Marianowi dokuczyć? Chrześcijańskie miłosierdzie i te jego świeckie zakonnice też tam, zamiast pójść od czasu do czasu tam do kosmetyczki, to trwonią życie na dogadzanie zdziwaczałemu tatusiowi. Tyle w temacie.